Kiedy warto być w związku z dziewczyną, a kiedy warto być w luźnym związku, imprezować? Po pierwsze, mi się wydaje, że są różne etapy w życiu, i to nie jest tak, że po prostu warto być w związku albo warto być samemu. To wszystko zależy, w jakim wieku jesteś. Jakie masz doświadczenia, jeśli zostawiła cię dziewczyna, jeśli miałeś jakieś traumatyczne przeżycia, zdecydowanie lepiej jest trochę sobie popoznawać tych koleżanek, trochę odetchnąć z ulgą, odreagować. Natomiast jeśli cały czas imprezujesz przez 10 lat, no to też pasuje stworzyć jakiś dłuższy związek, bo siłą rzeczy zobaczysz wtedy, że. To imprezowanie, czy gdzieś tam poznawanie dziewczyn, ci się znudzi, tak? I poczujesz, że jednak warto mieć tą jedną dziewczynę, z którą chcesz mieć dzieci, z którą być może chcesz założyć rodzinę. Więc z mojego doświadczenia to się zmienia. Ja byłem inną osobą 10 lat temu, teraz mi się też pozmieniało w głowie i wydaje mi się, że w Twoim wypadku może być podobnie. Teraz możesz mieć okres buntu, jak jesteś młody, jak masz 20 lat, możesz chcieć poznawać dziewczyny, zaczepiać je. Rozmawiać z nimi jest to całkowicie naturalne, bo masz wysoki poziom testosteronu, bo ci się chce, więc po prostu ciesz się życiem i poznawaj dziewczyny, spotykaj się z nimi, sprawia im przyjemność, nie ma w tym nic złego. Natomiast zauważysz, że też będąc po trzydziestce i mając pozytywne doświadczenia z kobietami, będziesz też szukał dłuższych związków, bo jakby naturalnie, e, twoja podświadomość, twój umysł, ewolucja będzie cię pchała do tego, żebyś też stworzył, zrobił sobie potomka i jakby kontynuował to życie szczęśliwie dalej. Oczywiście, jeśli ktoś ma negatywne nastawienia po 30 z kobietami, został zdradzony, oszukany, Zniszczony przez kobietę, no to taka osoba jakby też ma negatywne tutaj wspomnienia, jakby nie będzie szukać związku, będzie się od tego broniła, będzie się chciała wyleczyć z tego wszystkiego i też to jest naturalne. Tylko tak jak mówię, z mojego doświadczenia nic w przyrodzie nie jest stałe i nawet jak masz takie nastawienie, że jesteś zły, rozgoryczony po związku, to zauważysz, że po jakimś czasie też ci to minie, tak? Poznasz kolejne dziewczyny, te emocje negatywne już opadną, będziesz do tych nowych dziewczyn więcej pozytywnego. Nastawienia, i pewnie za jakiś czas, nie wiem czy dłuższy, czy krótszy, też wejdziesz w jakąś relację i stworzysz sobie dłuższy związek. Jaki błąd natomiast ludzie popełniają w relacjach, który zauważyłem? Ten błąd to taki błąd, że Faceci przechodzą praktycznie od związku do związku z dziewczyną. W ten sposób nie jesteś w stanie się dużo nauczyć, bo jakby tylko masz mentalność związkowca, nie wiesz jak to jest być samemu, jak to jest poderwać dziewczynę na imprezie i przeżyć z nią jakąś przygodę. A takie doświadczenia też są niezbędne, po to, żebyś potrafił umiejętnie prowadzić relacje z kobietami, żebyś był w stanie mniej się angażować niż dziewczyna w relacje. Więc jak jesteś typem związkowca, także. To może być tutaj niezbyt pozytywne, może niezbyt pozytywnie działać na Twoje życie i polecam Ci naprawdę też troszkę popraktykować, poznać trochę koleżanek, troszkę się rozwinąć w temacie i dopiero potem stworzyć sobie dłuższy związek. Bo zauważyłem, że typowo w Polsce jest taka tendencja: poznam dziewczynę, nie wypalił związek, następna dziewczyna związek i zbyt bardzo po prostu jesteście nakręceni na te związki, zbyt bardzo się angażujecie i oczywiście to nie prowadzi do efektów, to prowadzi do tego, że zbyt szybko się zakochujesz. Dziewczyna się odrzuca, tak jak kiedyś już mówiłem, no i nie ma nic tego pozytywnego. Kobiety natomiast często mają inne nastawienie. Często jak facet ją zostawi, zostaje dziewczyna zraniona. Taka dziewczyna naturalnie, instynktownie imprezuje, stara się odreagować i dopiero potem szuka kolejnego partnera, więc zobacz, że kobiety tak naprawdę emocjonalnie są bardzo inteligentne, mądre. I też warto choćby na takim przykładzie się od dziewczyn uczyć. Tyle w tym wideo naprawdę. Nie rób tego błędu, że tym bardziej w młodym wieku przechodzisz od związku do związku, bo jeśli masz tylko doświadczenie związkowe, to jakby brakuje Ci też doświadczenia być może łóżkowego, być może z randek z dziewczynami, z komunikacji, bo zbyt mało kobiet poznałeś i to w bezpośredni sposób wpływa też na Twoje kompetencje w relacjach z kobietami, w podrywie i myślę, że naprawdę to jest istotne, a wielu mężczyzn o tym zapomina. Także pamiętaj o tym jeszcze raz sobie najlepiej obejrzyj to wideo i przypominam, że do dzisiaj do północy, możesz pobrać wszystkie moje poradniki, 81% taniej. Kliknij pod wideo promocja.uwodzeniewdzień.pl Już za parę godzin kasuję tą stronę. Ostatnia szansa. Wszystkie materiały, kompletna wiedza o uwodzeniu kobiet, 81% taniej, tylko do dzisiaj, do północy. Zostaw mi jakiś komentarz, co o tym myślisz, jak to było w Twoich związkach, w Twoim życiu, co się nie udawało, jakie wnioski na ten temat wyciągasz. Myślę, że to będzie wartościowa wiedza zarówno dla mnie, jakie materiały nagrywać, jak i dla osób, które też oglądają ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym wideo i przypominam o promocji do północy dzisiaj. Hej!